Tak jak zapowiedziałem w poprzednim odcinku, ten materiał będzie dotyczył jednego z najbardziej endemicznych ekosystemów na naszej planecie – Madagaskaru. Niezwykłego miejsca, gdzie aż 85% gatunków roślin i zwierząt nie występuje nigdzie indziej na świecie. W tym odcinku będę się oczywiście skupiał na florze wyspy. Zanim jeszcze krótkie ogłoszenie. Jest mi niezmiernie miło, że w ostatnim czasie szybko przybywa subskrybentów na moim kanale. Szczególnie dziękuję tym widzom, którzy wyrazili chęć wsparcia materialnego tego projektu. W tym celu założyłem konto na platformie Buy Coffee, gdzie można małymi kwotami dotować kanał. Link znajduje się w opisie filmu. Nie ukrywam, że jest to istotne, gdyż botanika to niszowy temat, który niestety nie interesuje szerokiej publiczności, więc nie spodziewam się, że sama liczba wyświetleń będzie w stanie zrekompensować czas i trud poświęcony na przygotowanie tych podcastów. Za każdą, nawet najmniejszą formę pomocy w tworzeniu tego kanału bardzo dziękuję. A teraz wracam już do tematu odcinka. Nazwa Madagaskar, oprócz wyspy, określa też oczywiście położone na niej państwo. Powierzchnia wyspy to około 587 tysięcy km kwadratowych, a zatem jest to obszar niespełna dwukrotnie większy od powierzchni Polski. Mimo geograficznej bliskości Afryki, Madagaskar jest odizolowany od innych lądów od bardzo dawna. Samotny pozostaje od około 88 milionów lat. Co ciekawe, oddzielił się on wówczas nie od Afryki, ale od subkontynentu indyjskiego, którego pozostała część, można w uproszczeniu powiedzieć dzisiejszy półwysep indyjski, uderzył następnie w Azję, wypiętrzając tym samym Himalaje. To właśnie długa izolacja jest podstawowym czynnikiem wpływającym na endemiczność tego ekosystemu, o czym bardziej szczegółowo mówiłem w poprzednim odcinku, dotyczącym endemitów. Innym znaczącym czynnikiem była stosunkowo późna kolonizacja Madagaskaru przez człowieka. Co do daty odkrycia tego lądu, istnieją bardzo różne opinie. Prawdopodobnie już od tysięcy lat człowiek pojawiał się na wyspie, jednak była to tylko obecność przejściowa, nie wiążąca się z trwałym przekształceniem środowiska czy sprowadzeniem gatunków inwazyjnych, mogących zagrażać lokalnym endemitom. Takie osadnictwo rozwinęło się prawdopodobnie dopiero w średniowieczu. Co zaskakujące, pierwsze istotne fale kolonistów docierały nie z kierunku Afryki, a z terenów południowej Azji. Współczesna ludność Madagaskaru nosi cechy mieszane, będące efektem łączenia się tych ludów z późniejszymi osadnikami z Afryki. Do dziś jednym z oficjalnych języków na wyspie, obok francuskiego, jest język malgaski, należący do azjatyckich języków austronezyjskich. Oczywiście bardziej znane i powszechnie kojarzone z Madagaskarem, tak jak to zazwyczaj bywa, są endemity zwierzęce. Przede wszystkim lemury, które oprócz wyspy występują tylko na pobliskich Komorach. Jednak procentowy udział gatunków endemicznych jest porównywalny, tak u fauny, jak i flory, i wynosi około 85%. Madagaskar położony jest w większości w strefie wilgotnego klimatu równikowego. Wilgotniejsza i bogatsza w gatunki jest północna część wyspy, gdzie występują bujne lasy tropikalne, chociaż obecnie ich zasięg jest mocno zredukowany przez człowieka. Południe Madagaskaru sięga suchego klimatu zwrotnikowego. Ta część wyspy jest znacznie mniej urodzajna. Charakteryzuje się półpustynnym krajobrazem, bogatym m.in. w sukulenty. Na Madagaskarze występuje około 12 tysięcy gatunków roślin, a zatem jest to mniej więcej czterokrotnie więcej niż w Polsce, gdzie liczba gatunków to około 3 tysięcy. Jednymi z najbardziej znanych symboli madagaskarskiej flory są baobaby. Spośród 8 gatunków występujących na Ziemi, na wyspie występuje aż 6.
Te niezwykłe drzewa należące do rodziny ślazowatych, a więc do tej samej, do której należą między innymi nasze krajowe lipy, są charakterystyczne głównie dzięki monstrualnym pniom, mogącym magazynować tysiące litrów wody. Największym i najbardziej znanym lokalnym gatunkiem jest dorastający do około 30 metrów wysokości Adansonia granditieri, baobab granditiera. Roślina oczywiście endemiczna, występująca tylko na Madagaskarze. W języku malgaskim drzewo to nazywane jest reniala, czyli matka lasu. Na zachodzie wyspy szczególnym stanowiskiem jest tak zwana aleja baobabów. Gaj złożony z 25 okazałych, około 900-letnich okazów. Wbrew nieco mylącej nazwie aleja, nie są to drzewa nasadzone, jak można byłoby się zasugerować, a występujące w pełni naturalnie. Niegdyś rosły one w lesie, jednak wszystkie okoliczne drzewa zostały wycięte przez człowieka. Baobaby granditiera zachowano, gdyż dostarczały one cennych, jadalnych owoców. Obecnie miejsce to jest ważną atrakcją turystyczną. Innym niezwykłym gatunkiem jest Ravanella madagascariensis. Oficjalna polska nazwa tego gatunku to pielgrzan madagaskarski. Jednak powszechnie używane są też nazwy drzewo podróżnika oraz palma podróżnika. Właściwie roślina ta nie należy do palm, mimo podobnego wyglądu, a do rodziny strelicjowatych, nazywanej też rajskimi kwiatami. Nazwa odnosi się do podróżników, gdyż jej olbrzymie wachlarze liści miałyby rzekomo zawsze układać się na płaszczyźnie wschód-zachód, stanowiąc prymitywny kompas. Przekonanie to nie jest jednak do końca prawdziwe. Zdrewniały pień tego gatunku osiąga około 10 metrów wysokości, zaś charakterystyczne wachlarze, złożone najczęściej z kilkunastu liści, mogą osiągać nawet 12 metrów wysokości i aż 25 metrów szerokości. Roślina ta jest dość nietypowo zapylana przez całkiem sporego ssaka, mianowicie lemura wari. Jest to zwierzę nieco większe od kota domowego, a pomimo tego istotnym pokarmem w jego diecie jest nektar kwiatowy, dostarczany przez drzewo podróżnika. Ze względu na z jednej strony tryb życia tego zwierzęcia i kształt jego pyska, a z drugiej strony na kształt kwiatostanu pielgrzanu, sądzi się, że organizmy te były poddane tak zwanej ewolucji zbieżnej, gdzie oba taksony są świetnie przystosowane do wzajemnej współpracy. Nasiona tego gatunku są jadalne dla ludzi, zaś poszczególne części rośliny, takie jak ogonki liściowe, liście czy deski wycinane z pnia, mają duże zastosowanie w budowaniu tradycyjnych chat. Jednak fakt, że pielgrzan nie należy wbrew potocznej nazwie do palm, nie oznacza, że właściwych palm, a więc rodziny arekowatych, na wyspie nie ma. Wręcz przeciwnie. Madagaskar jest jednym z najbardziej zróżnicowanych na świecie obszarów występowania tych roślin. Z około 200 gatunków palm występujących na wyspie, zaledwie 5 nie należy do endemitów. Wszystkie inne występują wyłącznie na Czerwonej Wyspie, jak określa się czasem tę krainę. Najwięcej palm występuje na wschodnim wybrzeżu, na wydmach ciągnących się wzdłuż Oceanu Indyjskiego, choć można je spotkać praktycznie w całym kraju. Jednym z ciekawych przykładów jest tak zwana palma trójkątna, Dipsis desari. Jej nazwa bierze się z faktu, iż przekrój poprzeczny łodygi ma, co dość rzadko występuje u roślin, kształt trójkąta. Zarówno ten, jak i wiele innych gatunków palm ma jadalne owoce, przypominające znane w Europie daktyle, choć zazwyczaj są znacznie mniejsze. Madagaskar jest też bardzo bogaty w gatunki orchidei.
zwłaszcza jego północna część, obfitująca w lasy tropikalne. Na wyspie stwierdzono dotąd około 1000 gatunków storczyków, z czego zdecydowana większość jest endemitami. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest Angraesum sesquipedale, bez polskiej nazwy, nazywany potocznie storczykiem Darwina. Chociaż Karol Darwin nigdy nie odwiedził osobiście Madagaskaru, to przedstawiono mu kiedyś efektowny okaz tego gatunku, odznaczający się niezwykle długą ostrogą nektarową. Naukowiec miał odpowiedzieć wówczas, że choć nauce nie jest znany obecnie żaden taki przykład, to gdzieś na Madagaskarze musi żyć owad posiadający ekstremalnie długą ssawkę, zdolną do sięgania do głęboko położonego nektaru. Rzeczywiście przyszłość pokazała, że storczyk ten jest zapylany przez ćmę o zaskakującej anatomii, nazwaną Xanthapan morgani, również bez polskiej nazwy. Dla osób wyłącznie słuchających tego podcastu, zdjęcie tego owada i jego niezwykle długiej ssawki mogą teraz zobaczyć Państwo na ekranie. Wiele tutejszych storczyków należy do epifitów, a zatem takich gatunków, które rosną na powierzchni innych roślin. Madagaskarskie storczyki najczęściej rosną na gałęziach starych drzew, w wilgotnych lasach deszczowych. Jednym z takich przykładów jest Aerangis modesta, o efektownych śnieżnobiałych kwiatach. Zarówno ten, jak i inne epifityczne storczyki Madagaskaru mają zdolność do absorbowania wody z atmosfery za pomocą tzw. velamenu. Jest to cienka powłoka, która pokrywa korzenie powietrzne orchidei. Zjawisko takie można zaobserwować również u dobrze nam znanego, najpowszechniejszego w uprawie doniczkowej storczyka, a więc rodzaju Phalaenopsis, który również w naturze jest epifitem, choć on nie pochodzi akurat z Madagaskaru, a z południowej Azji. Jedną z ciekawych formacji roślinnych na Madagaskarze są tak zwane lasy namorzynowe. Zbiorowiska takie są zlokalizowane głównie na zachodnim wybrzeżu, wzdłuż kanału mozambickiego, szczególnie przy ujściach dużych rzek. Lasy namorzynowe tworzone są przez drzewa wydające się wyrastać niejako na szczudłach, których pień jest wyniesiony wysoko na korzeniach powietrznych. Jest to przystosowanie do zmiennego poziomu morza podczas przypływów i odpływów. Powszechnie dochodzi do konwergencji, a zatem gatunki występujące w tych zbiorowiskach często wyglądają bardzo podobnie, mimo odległego pokrewieństwa na drzewie ewolucyjnym. Istotną cechą pozwalającą tutaj przetrwać jest odporność na zasolenie i zdolność do usuwania soli morskiej przedostającej się do tkanek roślinnych. Rodzaje o fundamentalnym znaczeniu dla madagaskarskich namorzyn to m.in. Avicennia, Soneratia czy Rhizophera, posiadająca też polską nazwę – mangrowiec. Od tego rodzaju pochodzi jeden z synonimów lasów namorzynowych, a więc lasy mangrowe. W wyżynnej, środkowej części Madagaskaru występują formacje trawiaste, przypominające sawannę. Symbolicznym gatunkiem tego obszaru jest drzewo z gatunku Uapaka boyeri, nazywane najczęściej drzewem tapia. Dorasta do zaledwie 12 metrów wysokości, a więc wielkością jest porównywalne z takimi gatunkami jak nasz rodzimy głuk czy czarny bez. Jest to fundamentalnie istotny gatunek dla lokalnej ludności. Jego owoce są jadalne i cenione, a do tego roślina ta wytwarza bardzo bogatą mikoryzę z grzybami, dzięki czemu ich jadalne owocniki można łatwo znaleźć w okolicy drzewa. Roślina ta należy do pirofitów, a zatem jest przystosowana do częstych w okolicy pożarów. Odporność na działanie ognia zapewnia bardzo gruba i bruzdowata kora. Kolejnym
Niemniej istotnym zastosowaniem tego drzewa jest pozyskiwanie jedwabiu. Ćmy z gatunku Borrecera cyani, nazywane potocznie dzikimi jedwabnikami, chętnie budują swoje jedwabne kokony w głębokich bruzdach w korze drzewa tapia. Przetworzony przez Madagaskarczyków materiał jest niezwykle ceniony. Tradycyjnie wyspiarze chowali swoich zmarłych zawiniętych właśnie w jedwabne płótna, wykonane w ten sposób. Obszary górskie zajmują głównie centralną część Madagaskaru. Ich wysokość jest porównywalna z naszymi Tatrami. Najwyższy szczyt wznosi się na 2876 metrów nad poziomem morza. Oczywiście, ze względu na położenie na mapie świata, ich flora jest dużo bujniejsza niż w Tatrach. Dominującą formacją roślinną są tutaj tak zwane wrzosowate zarośla. Liczne są gatunki niewielkich drzew, najczęściej kilkumetrowych. Jednym z niecodziennie wyglądających gatunków tego obszaru jest Dracaena reflexa. Co ciekawe, ta bardzo popularna w uprawie doniczkowej roślina w naturalnym środowisku jest niewielkim drzewem. Wytwarza ona nieregularny pień, a jej przyrost jest bardzo powolny. Również ta roślina, a konkretnie owoce, stanowią ważny element diety wspomnianego już lemura warii. Oddalając się jeszcze bardziej od wilgotnych lasów, na południu Madagaskaru klimat jest gorący i bardzo suchy. Liczne są tutaj kolczaste sukulenty. Choć na wyspie nie występują żadne kaktusy, wiele roślin przyjmuje podobny do nich pokrój. Wśród roślin takich jest m.in. Didierea madagascarensis. Nie posiada polskiej nazwy. Jest to dość duża roślina, osiągająca do 10 metrów. W języku angielskim nazywana jest octopus tree, a więc dosłownie drzewo ośmiornica, gdyż starsze okazy mają bardzo mocno rozgałęzioną i splątaną koronę. Często występuje w wydmowych zaroślach na charakterystycznej dla Madagaskaru czerwonej, jałowej glebie. Południe Madagaskaru to też obszar występowania wielu gatunków aloesu. To również są oczywiście sukulenty. Często występują one wyspowo wśród traw, na glebach skalistych, zarówno wapiennych, jak i granitowych. Na wyspie występuje ponad 100 przedstawicieli rodzaju aloes. Jest to zatem jedno z najbardziej zróżnicowanych pod tym względem miejsc na Ziemi. Jednym z najczęstszych aloesów jest aloes wielkokwiatowy, Aloe macroclada, o bardzo długich liściach, mogących osiągać ponad metr długości. Roślina ta ma zastosowanie lecznicze, o działaniu pobudzającym, poprawiającym ciśnienie krwi. Jedną z najbardziej znanych roślin leczniczych z Madagaskaru jest Catharanthus roseus, barwinek różowy, blisko spokrewniony z dobrze znanym w Polsce barwinkiem pospolitym, uprawianym często w ogrodach. Jego madagaskarski krewny jest źródłem rzadko spotykanych substancji, wimblastyny i winkrystyny, stosowanych w leczeniu nowotworów na całym świecie. Choć ilość tych substancji w liściach i korzeniach tego gatunku jest prawdopodobnie niewielka, poddawana obecnie badaniom naukowym, to ich obecność w roślinie jest bezsprzeczna. Na Madagaskarze występują również rośliny mięsożerne. Między innymi, oprócz rosiczki madagaskarskiej, która swym wyglądem mocno przypomina lepiej nam znane, rodzime dla naszego kraju rosiczki, na wyspie występuje też dzbanecznik madagaskarski. Duża roślina, głównie z południa kraju, wytwarzająca charakterystyczne dzbanki, wypełnione sokiem trawiennym. Są one oczywiście pułapką na ofiary, które po wpadnięciu do środka
Nie mogą wydostać się na zewnątrz po śliskich, zaoblonych do wewnątrz ściankach dzbanka. Czerwona wyspa jest też naturalnym miejscem występowania żyworódek rodzaju Kalanchoe, które są bardzo powszechnie uprawiane na całym świecie, w tym w Polsce, jako rośliny doniczkowe. Zwłaszcza żyworódka pierzasta oraz żyworódka Daigremonta. Odznaczają się one nietypowym sposobem rozmnażania wegetatywnego, gdyż na liściach wytwarzają rozmnóżki. Niewielkie rośliny, które u żyworódki Daigremonta odrywają się od okazu macierzystego, gdy mają już rozwinięte kilka listków i korzenie. W przypadku żyworódki pierzastej rozmnóżki rozwijają się po opadnięciu liścia na ziemię. W ich naturalnym środowisku rośliny te dobrze radzą sobie na suchych wzgórzach, często na jałowych, piaszczystych glebach. Są bardzo odporne na braki wody, którą magazynują w mięsistych liściach. Jest to również czynnik, przez który są łatwe w uprawie doniczkowej. Choć flora Madagaskaru miała, jeśli można tak powiedzieć, dużo szczęścia i udało się jej przetrwać w dobrej kondycji do naszych czasów, obecnie lesistość kraju gwałtownie spada. Bezcenne lasy tropikalne są wycinane, gdyż rolnictwo jest podstawową gałęzią gospodarki państwa, a to właśnie tereny bujnych lasów są najżyźniejsze. Oczywiście łatwo się oburzać z europejskiej perspektywy, jednak należy zauważyć, że Madagaskar to niezwykle biedne państwo, a wycinka często jest samodzielną i nielegalną inicjatywą ubogich farmerów. Tak czy inaczej, unikatowe ekosystemy Madagaskaru znikają na naszych oczach i nie wydaje się, abyśmy mogli na to wpłynąć. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam do komentowania. Pozdrawiam.